Cześć. Dzisiaj jest ostatni dzień z typowo męski punkt widzenia takiego maratonu dwutygodniowego. W ostatnim odcinku powiem Wam, jaki, a może jakiego ogrzewacza przepływowego nie kupować. Na samym początku podziękuję wszystkim tym, którzy byli ze mną, oglądali, lajkowali. Łapki w górę, łapki w dół, chociaż tam nie pamiętam, żeby były w dół. No i co? Jeśli macie wakacje jakieś, to dobrych wakacji. Mam pewną koszuleczkę taką, tak jeszcze dla rozluźnienia powiem Wam. W kary za 50% druga koszulka, czy coś w tym stylu. Dobra, lecimy z tematem, który jest dzisiaj przedmiotem naszego spotkania. Ogrzewacze przepływowe. Macie domy, macie mieszkania, macie działki, macie różne inne miejsca, gdzie przebywacie, gdzie spędzacie czas. Wiadomo, każdy chce w komforcie, każdy chciałby się nie martwić, zrobić coś raz a dobrze, przykręcić, podłączyć i mieć święty spokój. Wiadomo, każdy z nas szał dostaje i nie wiem czego jeszcze. Jak się popsuje, nie? Wiadomo, przychodzi ta chwila, przychodzi ten czas, chcemy tego używać, chcemy kuźwa, akurat goście przyjechali, akurat to i komuś byśmy naprawdę plombę sprzedali. I to ostrą. Także, kurna, temat będzie ostry. Jakiego ogrzewacza przepływowego nie kupować lub jaki kupować? Jaki kupować? Słuchajcie, powiem Wam tak. Mieliśmy do tej pory trzy ogrzewacze przepływowe. Czy w sumie mamy? W sumie nie mam. Dobra, mniejsza z tym. Kupiliśmy ogrzewacz przepływowy Duffy. Gwarancja 3 lata. Słuchajcie, to już samo to robi. 2 lata. 2 lata, wyjazd. Perfekt, 4500. Samo to, że już jest 3 lata. Po podłączeniu, bo to był zamiennik dla tego Viasa 4500, perfekt, stwierdziłem od razu wyższą moc grzania. Wyższą temperaturę. Następnie tak, co tu się popsuło? Ten ogrzewacz przepływowy miał 2,5 roku. 2,5 roku nam służył. Popatrzcie. 2,5 roku. Tu po stronie, gdzie ciepła woda idzie. Widzicie? Tu wszystko jest pełna korozja już. Nie wiem, może ja to kiedyś będę jeszcze się próbował uruchomić w jakiś sposób, ale no po prostu tutaj ten cały przewód, widzicie? Tu gdzie zimno idzie, jest ok. Ogrzewacz był w dobrym miejscu, nie w żadnym, wiecie, jakimś tam w zimnych jakichś pokojach, w kuchni był, pod zlewem. Także słabizna. To już wiemy, że, no nie wiem, umiem przynajmniej 2,5 roku. I finito, finish. Używanie, no tak wiadomo, tak jak się w kuchni, każdy z nas pracuje, każdy z nas coś wykonuje, jakieś 3 posiłki dziennie, trzeba to pozmywać. No 2,5 roku i finito, odjazd. Ten miał chyba gwarancję rok, nie pamiętam, ale Myszko, ile on miał rok? Co ja gadam? Ile on miał gwarancji? Ten Vias. Co? Ten Vias ile miał gwarancji? 2 lata. No, Myszka was uratowała. Także przy Viasie to musicie uważać. I teraz tak. Kupiłem to, 500 kosztowało w Obi, ten ogrzewacz, Laur. I sprawa wyglądała w ten sposób, że to jest, był potrzebny nam dwufazowy, to jest dwufazowy, tak jak chciałem, moc grzewcza naprawdę dobra, fajnie grzeje, nie powiem złego słowa, fajnie grzeje. Ale co? Skończyło się, ja wiem,
trochę ponad 2 lata, już gwarancji nie ma. No i od razu przestał grzać tak jak się należy, nie? Dwa lata fajnie grzał. Skończyło się tyle, ile miał gwarancji, trochę potem i finito, odpał. Koniec. Koniec bajki. Zadzwoniłem do serwisu klienta. Facet, wielka łaska, wielkopańska łaska, że w sobotę musi pracować na fochu. Ani się nie przedstawił, ani w ogóle, powiem wam, po prostu ja bym go na od razu, dzień dobry, żegnam. Nie potrafisz porozumieć się z ludźmi, żegnam. Krótka piłka, to są pieniądze. Także będzie trzeba tutaj kupić do tego, bo 500 następnych nie chcę wydawać, zespół grzewczy. Będzie trzeba kupić do tego. No i zamontować to. Więc jak je kupić? No. Na razie samo to, że tutaj jest, posłuchajcie, samo to, że jest 3 lata, nie? Samo to już robi, to jest raz. Czy wtedy obowiązywały jakieś takie, ja wiem, normy zużycia? To szukam, ale... A ja, nie widzę. Tutaj jest A. Jeśli chodzi o klasa efektywności. Jak na razie ten ogrzewacz przepływowy sprawuje się fajnie. Nie mam co do niego zastrzeżeń. Na tą chwilę mogę wam go polecić, nie? To jest dobry odgrzewacz, na tą chwilę. Jak on się zachowa po swoim, wiadomo, czasie, kiedy skończy się 3 lata gwarancji? Nie wiem, ale samo to już, że jest 3 lata gwarancji. Teraz jesteśmy często robieni tak w bambuko, wiadomo, nie? Telewizor, radio, nie wiem co tam jeszcze mamy. Mija czas gwarancji i e-budu nie ma. Po ptakach. Trzeba nowy kupować. Na przykład sytuacja z naszym telewizorem smartem. On ma swój system, w którym się ogląda tam te programy, internet i tak dalej. Nie ma aktualizacji. Już live'ów nie oglądamy. Już Samsung nie robi aktualizacji programu tej aplikacji, w której się ogląda systemu. No. Dobra, wracając do tego. Gdyby ten Amicus lepiej robił swoje, no nie wiem, być może to jest feler pojedynczy, no. Ale czytałem na forach, też tam właśnie są pytania. Są pytania, więc to nie jest, wiecie, że to ja sobie wymyślam. Są pytania. Że słabo grzeje. Także ten grzał fajnie na początku, tak no. Ale powiem wam, że ten Duffy bardzo, bardzo, bardzo się spodobał. No. Tymczasem no kończę. Bierzcie pod uwagę, że no nie wiem, w tym wypadku wychodzi na to, że gdzieś 2 lata i finito, no nie wiem. Poczytajcie sobie, jeśli będziecie gdzieś coś kupować, ogrzewacz przepływowy, żebyście też na mukę się nie, wiecie, sami nie, się, no, nie rzucili. No wiadomo, no to są pieniądze, to za darmo to nie jest. No. Dobra. Dziękuję wam za ostatni odcinek, trzymajcie się, żyjcie dobrze, lato jest. Pozdrawiam, dzięki za oglądanie. Siema!